Dzisiaj przychodzi do nas proste słowo, zachęcające do tego, żeby się przyjrzeć faktom. Jak to właściwie jest w moim życiu dzisiaj? Przypomina mi się film Indiana Jones i tam on, główny bohater, właśnie Indiana Jones, mówi swoim studentom o tym, na czym polega archeologia. I mówi, nie zajmujemy się prawdą, ale zajmujemy się faktami. I przyznam, że to jak to zdanie pierwszy raz usłyszałem, tak trochę mnie zdziwiło, ale jakoś we mnie też zapadło. I oczywiście, że prawda jest ważna, ale czasami bywa relatywna. Ja mogę mieć jakąś prawdę, mogę coś uważać na temat mojego życia, czy na temat mojego życia duchowego, ale jakie są fakty? Przyjrzyjmy się dzisiaj faktom. Jak to właściwie ze mną jest? Co robię? Czego nie robię? Jak wygląda moja modlitwa? Jak wyglądają moje relacje z innymi ludźmi? Czy mogę powiedzieć, że to jest według Ewangelii? Czy nie? Mogę oczywiście to w taki czy inny sposób tłumaczyć, właśnie bo taka jest prawda o moim życiu. Jakie są fakty? Nie chcę tego spłycić, mam nadzieję, że mnie dobrze rozumiecie, ale czasami trzeba zostawić te nasze mądrości czy interpretacje i dotknąć tego, co rzeczywiście jest w naszym życiu. Co jakiś czas warto takie ćwiczenie w życiu duchowym zrobić. Dlatego dzisiaj bardzo konkretnie Was do tego zachęcam. Do tego też w moim przekonaniu zachęca dzisiejsze słowo. Jakie są fakty o moim życiu? Jak te fakty mają się do Ewangelii? Wyobraźcie sobie taką sytuację, że przychodzą do Was Wasi rodzice, mają do Was jakąś sprawę, a Wy stwierdzacie, kto jest moją mamą, kto jest moim tatą, kto jest moim bratem? Oni stoją za drzwiami i to słyszą. To jest po prostu strasznie niegrzeczne wobec swoich własnych rodziców. Chyba, że mówi to Jezus i chyba, że mówi to o Maryi i chyba, że kończy to w ten sposób, w który On to kończy. Mówi, że moją rodziną są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. A co powiedziała Maryja na początku? Niech mi się stanie według Twego słowa. Maryja wiedziała, że to jest o niej. Ona bardzo dobrze o tym wiedziała, że to jest jeszcze bardziej o niej. I zobaczcie, Jezus pokazuje, że ta jego więź z Maryją, ona jest dużo głębsza niż tylko połączenia rodzinne. I to jest też o nas. Nie wystarczy, że ja siebie nazywam chrześcijaninem, że ja zostałem ochrzczony, jestem gdzieś w księgach chrzcielnych wpisany, że wypełniam swoje chrześcijańskie obowiązki. To jest ciągle wszystko za mało. Pełnia jest wtedy, kiedy ja słucham Jezusa i chcę żyć tak, jak On o tym mówi. Tak jak On ma pomysł na moje życie. Kiedy chcę, żeby Jego pomysł na moje życie się wypełnił w 100%. To jest ta najgłębsza więź z Jezusem. Nie jakaś nazwa, nie jakieś miano. Co z tego, że noszę biały habit i nazywam siebie zakonnikiem? Jeśli bym nie żył tak, jak Jezus sobie to wymarzył o mnie, to ja żyję bez Niego. Ja nie jestem Jego rodziną wtedy. Więc pomyślmy o tym, jaki Pan Bóg ma plan na Twoje życie, jaki ma pomysł, jak sobie to życie wymarzył, wymyślił, zanim stworzył jeszcze świat. I żyjmy według tego. Wtedy będziemy Mu najbliższą rodziną.